No i gdzie ta Aurora? Przecież zawsze się spóźnia. No właśnie. No. 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 No hej, dziewczyny, co wy tak na mnie czekacie? Nie, bo my czekamy, aż przyjdziesz. No właśnie. No. 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 No czemu tak tak długo nie było? Bo my nagrywamy w samochodzie, a ty jeszcze się nie uzbierałaś. Nie wiem, bo się dopiero uzbierałam na 8 na spotkanie, bo wy jak zawsze możecie nam czekać, aż ja przyjdę, nie? No, 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 no. Bo wy zawsze się na mnie tak gapicie, jak nie wiem, bo wszystkie mówicie no, a ja w ogóle nie wiem, co ja wam zapytanie no, opowiadać. Zapytać wam o coś, bo w ogóle wam nic w ogóle nie dociera. No nie dociera na mnie, gówno mnie to. Felina, co? Może się przedstawimy, widzą jak się nazywamy. No dobrze. Kornelia, Agata, Patrycja, Aurora, Felina, Antonina, Lena, Laura. Ej, w ogóle nagrywamy w samochodzie, nie? No. No wiem, że nagrywacie w samochodzie, ale chodzi mi o to, że ten, żeby nikt was nie podglądał. No i co z tego? No i to z tego, żeby was nikt nie podglądał. No co innego no, mam zrobić? No nic, no a co? Żebyście tylko się gapiły jak ten. No. Jakby my wszystkie w gównianych, straczkowatych miejscach musimy się ustawiać. Mucha na Agatę usiądła. I chuj mnie to. W ogóle nie wiem, czemu ta mucha się pojawiła, ale chyba nasrała mi w głowę. Nie wiem. Nie, nasrała ci chyba w głowę. Jezu, to mucha i to idiota, że masakra. No właśnie. No, bo ty jak zawsze musisz tutaj przyjść i nagrywać, jak tu muchy są. No przecież ten samochód to jest nie, do niczego. Żartuję, no. Do czegoś tam, ale nie wiem. Dobra, może tam na pewno chyba coś tam jest, bo muszę się dowiedzieć co. No dobra. Felina, co ty tam robisz? No są przyjaciele, dobra, muszę je uwolnić. Felina, co ty wyprawiasz? Jak to, co wyprawiam? No, uratuję ich przyjaciół. No to nie masz ich ratować, no Felino, no. Boże, co za problem. No, wiem już to dlaczego, no. To jest jakiś klocek, dobra, musisz się usiądać. O, weź ty już, Laura, nie usiądaj, okej? Okay? No dobra, Antonina, ja tylko mówię. No masz. No masz, no co z tego, no. Jezu, no. W ogóle jak coś, to nie ma problemu, ale dobra, muszę tam gdzieś iść. Gdzieś. Dobra, tu mam to, tu mam tu. Dobra. Kornelia, idź sprawdź, co tam jest. Dobra. Już sprawdzam. Dobra, mam jakieś takie gówne, nie wiem jakie, ale chyba się dowiem jakie. Dobra, tu jest siedzenie. Ale fajne siedzenie, może sobie na nim ten. To jest Volkswagen jak coś. Je, yeah, będę kierować, ha, 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 będę kierować, je. Yeah. Ha, ha, ha. Jeszcze raz się przedstawmy widzom, okej? Okay? Okej. Okay. Kornelia, Agata, Patrycja, Aurora, Felina, Antonina, Lena, Laura. Lena, przestań się przewalać, dobrze? Dobrze, Laura, dobrze. Już nie musisz się na mnie drzeć. Kto westnął? Bo ja chyba na pewno nie. No oczywiście ty westchnęłaś jak coś. Kto? No ty. No chyba ty, idioto, bo ty jak zawsze musisz westchnąć na coś głupiego, nie? No. Ej, dziewczyny, robi nam się nudno, idziemy po coś? Po co mamy iść? Nie wiem, do sklepu po ten, jakieś picie, a może jakieś tam inne rzeczy. I może chłopaków spotkamy, to może ten. No. Marcina może spotkamy, nie? No. No to może się z Marciną się spotkamy, bo jak się nie spotkamy z Marcinem, to wiesz. Dobrze, wyciągam Marcina. Dobra, muszę to zamknąć, bo w ogóle nie wiem, czy będzie potrzebne to do tego tam wszystkiego, czy nie. Dobra. Kurde, jak mam to gówno zamknąć? Dobra, chyba jest zamknięte, bo mi się chyba wydaje, że podejrzewam chyba, ale dobra. Ej, patrzcie! Co? Idzie Marcin. Przecież widzę, że idzie Marcin. Co z tego? To jest chłopak Laury. No hej, dziewczyny, co tak stoicie? Nie wiem, gadamy o różnych rzeczach. O.
Ej, wy wiesz, że nagrywamy w samochodzie? No wiem. I co? No że to, że dzisiaj nagrywamy w samochodzie. No taka jest sprawa, no. Jezu, Marcin, czemu nie musisz się pytać? Ale ja tylko się pytam, bo nie wiem, wiecie? Wiemy. Dobra, idź już. Jak coś, to my się dziewczyny zaraz spotkamy. Dobrze. To się spotkamy, dobrze. Ja idę gdzieś. Dobra, muszę tam gdzieś iść, bo chyba na pewno tam gdzieś coś ciekawego jest. Kurwa, nie ma jakiegoś innego gówna do jakiegoś, nie wiem, do tego. No to dziewczyny stoją, o. No i muszę teraz ten gdzieś tutaj iść, bo pobędzić sobie tu, o. Proszę bardzo. Ej, Patrycja, co Agata? Fajnie się nagrywa w samochodzie, nie? No, bo tu jesteśmy tutaj pierwszy raz w samochodzie. No wiem o tym, wiem. Dobra, dziewczyny, nie ma co gadać, tylko musimy ten... No, gdzie się pójść, tam na pewno tam gdzieś jest. No, ale może chyba tam gdzieś pójdziemy, nie? No, jakieś tam, nie wiem, do tego, do przystawku możemy gdzieś iść, nie wiem gdzie. No to ja już nie wiem, gdzie mam iść, nie? No. To gdzie chcecie iść, bo ja już nie wiem, gdzie mam iść. Do Marcina może pójdźmy. Po co? Przecież ja mogę, przecież to tylko jedna osoba musi tylko iść do Marcina. No to trudno, nie, może ty pójdziesz, a może ja, a może Patrycja, może Agata, może Kornelia, może Antonina, może Lena i Laura, rozumiesz? Albo ty, albo ja, nieważne. To ja idę, mogę. Ktoś idzie ze mną, bo ja chyba nie wiem, z kim pójdę, ale dobra. Patrycja, no, idziesz ze mną? No idę. Dobrze, no to chodź, idziemy. A Kornelia coś idzie z nami? Nie idę z wami. Ok. No jak coś, to my idziemy do Marcina. Dobrze. Łaj. Aj. Co? Przewaliłam się. Trudno. To musisz uważać. Przecież wiem. Dobra, chodź tam. Chyba jest Marcin. Właśnie. Ej, może tam blisko pójdziemy. No. Blisko pójdziecie niby gdzie? Do Marcina idziemy. A gdzie mamy iść? Mógł iść z wami? Nie, Agata, ty nie, możemy tylko same iść. Ok, no to na was czekam. No właśnie. Dobrze. Idziemy do Marcina, chodź, idziemy. O, Felina, chodź. Przecież tu stoi jak coś. Wiesz? Wiem. No. Ale to wszystko nasrane jest, że wiesz. No wiem. Marcin! Co się dzieje? Jak to co się dzieje? Obudziłyśmy cię. No właśnie. Bo ty jak zawsze, Marcin, musisz się obudzić i nas nastraszyć. Ej, co wy tutaj niby wyrabiacie? Jak to, co? Chciałyśmy cię obudzić. No właśnie. Dobra, chodź, Patrycja, to chyba na pewno zadziałało. Ok. Auć. W ogóle wiecie, gdzie jest Fabian? Bo już chyba na pewno ten. Ej, Marcin, przepraszam. Marcin, gdzie jest? Już się obudził. No właśnie, obudził się. Dobra, to tam idzie. Wiecie co? Co? Muszę iść do sklepu. Po co? Po gówno, żebyście wiedziały po co. No to idź po gówno i co mnie to obchodzi? No dobra, no to idę, nara. Marcin, czekaj, to nie tak miało być. A co miało być, Laura? Nie wiem, czy wiesz, ale no. Czemu znowu? Bo ty ostatnio się dziwnie zachowujesz. Ja dziwnie się zachowuję? Co ty gadasz? No, dziwnie się zachowujesz. Dziewczyny, to nie tak miało być. Zresztą nieważne, dojdę na przystawkę, no. Na solo. Gdzie ty idziesz w ogóle? Na solo. Na jakie znowu solo, idioto? Chyba cię powaliło. No właśnie. Chyba cię się w tym twoim pustym ubiesie pokręcało. No, Kornelia, no nie przesadzaj. Mi się w tym pustym moim ubiesie nie przesadzało. No, dobra, ja muszę iść. A w ogóle gdzie ty idziesz? Na przystawkę idę, Kornelia. Ile razy mam ci to jeszcze mówić? Chyba zero. No właśnie, no to czemu mnie ten... No, ja też. Kornelia. Co? Co Agata? Jaj, co, dobra. Ty już mnie, Agata, nie denerwuj, tylko ja gadam z Marcinem, nie z tobą. Wiem. Kornelia, idziesz ze mną?
Ale gdzie mam niby iść, idioto? Bo ja nie wiem, gdzie mam iść z tobą. No nie, no nie wiem, gdzie mam iść, no. Masz. Ale gdzie mam iść, bo nie wiem. Do sklepu. Po co do sklepu? Przecież tam w sklepie nic nie mają. Nie mają tej... No, nie mają, tak? No nie mają i co? Nie mają, no. No dobra, to idę sam. Albo może Agata niech ze mną pójdzie, a może Patrycja, może Aurora, może Felina, może Antonina, może Elena, a może Laura. Albo ty, Kornelia. Bo ja sam to chyba na pewno nie idę, wiesz? Wiem. No to idziesz ze mną w końcu, czy nie? Bo ja idę na solo z Masonem, a znaczy na solo z Fabianem i ten. No. Ten, no. Bo muszę iść na solo. Ale w ogóle ty z kim jedziesz na solo? No z Fabianem, a z kim innym mam iść? No z Fabianem, a z kim innym? Znaczy, sorry, nie wiem z kim, ale dobra, jeśli się okaże, że... Jeśli się okaże, że z Henrykiem, z twoim chłopakiem, to wiesz. No, takie tam życie. No właśnie. No i muszę tam iść na solo, bo co? Bo mam pilne ten, bo mam pilne sprawy i co? Bo mam pilne sprawy. Jeszcze muszę sam to gadać, rozumiesz? Auć, rozumiesz? No, rozumiem. No i muszę iść na solo, spadówa. No i ten. No. I muszę iść na solo z Fabianem, bo Fabian mnie zywał o tego, o pomoc. Dobra, idę na mojego przyjaciela tam uratować go. Fabian! Co? Chodź do nas. Już idę do was, Marcin. Już idę. Poczekaj. To się zamknij w końcu, co? A jaj, co się zrobisz? Napisz. Chodź, idziemy. Kurde, Fabian! Fabian! Fabian, gdzie spadłeś? Tu spadłem. Aha. Kurde, znów spadł, ale na siedzeniu. Nic ci nie jest, Fabian? Nie masz jakiegoś takiego zadrapnięcia? Nie, mama, co? Żebyś wiedział, Fabian, tylko, że nie masz żadnego zadrapnięcia. Dobrze. Nie ma problemu, dobra, chodzimy na solo. Gdzie my mamy iść? Na solo, głąbia, gdzie indziej, idioto, mamy iść. Boż. Dobra, chodź na solówkę, musimy tam tutaj poczekać, aż dziewczyny tutaj stoją, same siedzą, rozumiesz? No, rozumiem. Dobra, ja idę do Kornelii na chwilę, poczekaj, muszę tam iść do Kornelii zagadnąć. Kornelia, co znowu? Czego ty, Marcin, znowu do mnie chcesz? Jak to, czego od ciebie chcę? Chcę, żebyś poszła z nami na solówkę. Na jaką znowu solówkę? Marcin, no przecież ja z wami na solówkę nie idę, no. Boż, ty to zawsze musisz z nami iść na solówkę. A wy wszystkie dziewczyny idziecie z nami na solówkę? No co ty gadasz, ty? Marcin, przecież ja z tym, my z tobą nie idziemy na solówkę. Nie, Patrycja? No nie idziemy na solówkę. No widzisz, Patrycja mówi, że nie idziemy na solówkę. Ale dlaczego wy wszystkie nie idziecie na solówki? No bo my nie lubimy solówek. No, bo solówek tylko są dla chłopaków, a nie dla dziewczyn. Rozumiesz? Dla dziewczyn niepełnoletnich albo dla chłopów niepełnoletnich. Znaczy, to chłopaki mogą iść, a my to dziewczyny nie możemy iść, nie? No. No, jeszcze się okaże, że na solówce będzie seks, że będziemy musieli iść uprawiać z Fabianem i z Marcinem po dwie osoby. Po jedną osobę musimy uprawiać. Bo będę to ja chyba z Marcinem nie będę ten uprawiać. No to idziecie na tę solówkę, czy nie? Bo ja się zdenerwuję i w ogóle nie pójdziecie ze mną na solówkę z Fabianem. Ja na żadną solówkę nie idę. Ja też nie. Ja też nie. Ja tak samo. Ja też nie. No ja tak samo. Ja też nie. No ja tak samo. Co? Wy wszystkie dziewczyny nie idziecie na tę głupią solówkę? No nie idziemy na solówkę! A gdzie wy idziecie? Nie, nigdzie nie idziemy, tylko sobie gadamy o różnych rzeczach. No właśnie. Dobra, no to będę musiał iść sam. Narka, już do was nigdy nie przychodzę. No to nie przychodź, idioto, po co ty do nas przychodzisz, jak ten. No, ten, no. Nie chcesz.
Fabiana, co ty tutaj robisz? Nie powinieneś być na solówce z Marcinem? No, znaczy byłem, ale chyba tam mnie zwolnił z tego, z solówki. Rozumiesz? No, rozumiem. Ach, dobra, muszę iść chyba na solówkę znowu z Marcinem. Ej, Marcin! Boż, Marcin, chodź tu. Albo nie idę na solówkę, bo chuj mnie to. Co? Zwolniłeś mnie z solówki. Ja cię chyba z solówki, idioto, ci nie zwolniłem. Co ty? Co ty, żebyś z solówki cię zwolnił? No. O, Marcin, oszalałeś? No, oszalałem i co? Ach, Marcin, Marcin. Oj, ten Marcin. Dobra. Idę sam na tę chujową, boż, cholerną solówkę, bo ty nic nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. Ale czego ja nie rozumiem, bo nie wiem, o co ci chodzi. A gówno i co? Rozumiesz? Auć. Rozumiem. Dobra. Dobra, chodź na tę głupią solówkę, bo się okaże, że znowu będzie mnie zwalniał z solówki. No co ty gadasz, tej Fabian? Przecież by chyba się z solówki nie zwolnił. Auć. Boże. Marcin, uważaj, co robisz. Au. Uważaj, co robisz. Już uważam, co robię, no. Fabian, nie musisz się tak na mnie drzeć. Dobra, pogadamy sobie na solo kiedy indziej, bo już nie chce mi się tego o tym samego głównego, samego razy powtarzać, bo ten, bo gówno i co. Ej, patrz. Co? Wywalone tam gdzieś jest. Ale nigdzie wywalone. Nigdzie. Tego to ja się w ogóle nie spodziewałem, a ty? Ja tym chyba się też nie spodziewałem, ale chyba wiesz co? Co? A żebyś wiedział, to jajco. No co się tak na mnie... co się tak przewaliłeś? No, dawaj. Boże, Marcin, no uważaj, co robisz, bo ty, Marcin, nic nie wiesz, co masz robić. Boże, sio mi stąd! Sio mi muchy, idiotcy! Sio! Sio, idioto! Sio! Fabian, uspokój się, natychmiast. Ja mam się niby uspokoić, ale na co mam się niby uspokoić? Bo ty masz jakieś nerwy w sobie. Nie mam nerwów! Głąbie, ja nie mam nerwów. Weź się, walnij w ten twój pusty kalafior. Chłopie, przecież ja bym w ogóle ten twój łeb nie czytał w twoich myślach, wiesz? Wiem. Bo ja w twoich myślach nie czytam, wiesz? Wiem. A ja też nie czytam w swoich myślach i chuj mnie to. Dobra. Weź ty już przeze mnie przeklinać, bo ci jeszcze ktoś cię przyłapie i zmanuje. Znaczy nie zmanuje, ale dobra. Dobra. Sorry YouTube, ale ten. No. Muszę tak robić, bo co? Bo... Nie sorry, bo... Bo nie sorry, bo co, bo ten. No, bo muszę tak, bo jestem Fabian. Fabian jakiś tam, nie wiem jak mam na imię, ale dobra. Nazwisko jakie mam. No to ja bym musiał iść na solówkę sam. Z kimś innym, jakimś innym bachorem, a nie z tobą, wiesz? Wiem i co z tego. No i gówno mnie to, dobra, chodźmy się mieć na te solo. Chyba cię powaliło. Ja z tym swoim głupim solo nie idę. Ale czemu nie idziesz? Bo mnie zwolniłeś. Ale skąd ja ci niby zwolniłem? Z pracy. Ja gdzie indziej. Solo zwolniłeś mnie. Bo ty ostatnio zawsze mnie zwolniłeś. Ale o co ci chodzi, bo nie wiem. Zwolniłeś mnie z solo. Rozumiesz? Chyba cię powaliło, Fabian. Ja cię z solo nie wywaliłem. No co ty? Przecież ja bym tego nigdy nie zrobił. Przecież ja bym z solo cię nie wywalił. No co ty gadasz za głupotę? Przecież ja bym cię z solo nie wywalił. No co ty? Przecież ja bym z solo cię nie wywalił. No. Noż. Chyba Fabian wymyślił jakieś głupoty. Jakieś bzdury, nie wiem skąd, ale dobra. Chodź, idziemy. Co za moron. Dobra, dziewczyny, muszę iść na to solo, bo mnie ten laputi tam nie denerwuje. Dobra, idę. A ostatnio chłopaki się jakoś skrzeczali, nie? No, ostatnio się chyba tak skrzeczali.
No chyba, że coś skrzyczę, a może nie. Dobra, może tam, chyba też tam. Może to się też poskrzyczymy, ale nie się poskrzyczymy, bo się lubimy. No właśnie, takie tam życie. Ja muszę chyba iść. Gdzie? Do domu, bo ty nic nie rozumiesz. Ale czego nie rozumiem? No tego. Czego znowu? No tego, co ty teraz wybrabiasz. No wywaliłeś mnie z solo. Nie wywaliłam cię z solo. Ile razy masz to jeszcze mówić? No chyba zero głąbie. Dobra, nara, idę. Idę spać gdzieś w kąt. W dupie mam to. Dobra, idę tu spać. O. O, jak miło i przy... i wygodnie. I łagodnie i wygodnie, można tak powiedzieć. O, tak powiedzmy. O, miło i łagodnie. O. Kurde. Kurde, Fele. Gdzie on się pojawił, ten szczur? Ten bachur. Ej, bachorze. Czego znowu? No jak to czego? Ale, no ale czego ty ode mnie chcesz? Jak to czego od ciebie chcę? O, Lora tam jest. Dobra, wiesz co? Co? A żebyś widział to jajco, chodź, idziemy na solo. Ja chyba z tym swoim solo nie idę. Czemu nie idziesz? Bo wiesz co, bo ty się za dużo tak ten nachlałeś. Ja pierdolę. Boże święty. A ty co ty tu robi? Ja pierdolę. Boże święty. Się ten debil pojawił jak zawsze. Się nastraszyłem, a ty się też nastraszyłem. Dobra, chyba mnie wywalili. No. Jak ty, kurwa? Ja pierdzielę. Po co tak świnia przychodziła, co? Skąd ja miałam niby wiedzieć? Już to ty mnie zaprosiłeś do samochodu, nie ja, rozumiesz? Mam nadzieję, że już poszła. Debilka. Weź już przestań gadać, dobra? Dobrze. Ej, dziewczyna, wy co? Wy to będziecie tutaj siedzieć? No będziemy siedzieć, a co? Dobra. Dla mnie nie ma problemu, dla was? Dla nas też nie ma problemu. Mówiłem o tym. Ja pierdzielę. W ogóle nie wiem, po co tu przyszła, ale... Po coś tam, ale chyba gdzieś przyszła, ale dobra. Nieważne, już o tym zapomnijmy. Zapomniałem już chyba o niej, a ty? Ja też chyba o niej zapomniałem. W ogóle po co ten głąb tu nagrywamy? No właśnie. To jest pytanie. Co się tak patrzysz? Patrzę, czy już poszła sobie gdzieś dal. Mam nadzieję, że chyba się poszła, ale chyba nie wiem, gdzie poszła, ale dobra. Co sprawdzałeś? Co ja miałem niby sprawdzić do cholery, co? No sprawdzić, czy już poszła. No poszła, ale do domu chyba poszła, no. Jezu, co za problem, noż. Jezu, Chryste. Jezus Maria, to zawsze musisz się drzeć. Nie drzy się na cały dom, bo ci jeszcze ktoś cię przyłapie, rozumiesz? No, rozumiem. No, takie tam życie. A ty gdzie ty, Fabian, idziesz? Biegniesz? Na solo idę! A przecież mówisz, że ze mną nie idziesz. I co mnie to obchodzi? Chodź. No dobra, jak ty chcesz, ale dobra, chodź, idziemy. Ała, człowieku, co mnie bijesz? Ja cię nie biję, no co ty? Ja bym cię w życiu nie pobił. No chyba śnisz. Dobra, ja stąd chyba idę, bo ten gnój mnie denerwuje. Więc tam idę w dal. Zupełnie w dal. Pokłócili się chyba, nie? No. Dobra, co my teraz zrobimy? Nie wiem, gadamy o jakichś różnych rzeczach. No właśnie, możemy sobie gadać, ile sobie chcemy. A ty gdzie? Skąd się ty urwałeś, co? Ej, mały. Skąd ty się urwałeś? Jak to skąd się urwałem? No skąd mi się miał urwać? A skąd się miałeś niby urwać? No chyba z swojego mojego łba się mogłeś urwać, no co? Dobra, chodź, musimy iść. Przecież na solo z tobą nie idę. I co cię to obchodzi?
No jaj, co mam innego powiedzieć? No nie. Co? Jajco, bo ten. No, bo ktoś ten. Czem znowu. Dobra, chodź, idziemy do tego bachora śmierdzącego. Co ty robisz? Człowieku, no. Co ty robisz? Przecież to tak nie powinno być. Tak się to włącza. A przecież jest wyłączone. No i co ci to obchodzi? No co ty robisz, głomie? Przecież to tak się robi. Weź, chłopie, bo ty poniesiesz samochód. Boże, święty Boże, spadłem. Ty się chyba z głowy się na mózgi się pozamieniałeś. No wiem. Dobra, wywal to gówna, bo no ten. To nie są gówna, to są okulary, człowieku. Nie nazywaj okulary gównem. No nie nazywam tak. Dobra, idę spać. Gdzie idziesz spać? Nie, ty jeszcze tego... Masz kaca. Jakiego kaca? O co ci niby chodzi? Głąbie. Nie musisz się drzeć. Ja się nie drę, tylko mówię, co masz robić. No ja też ci mówię, co masz robić, wiesz? Wiem. No właśnie. Dziewczyny, już wychodźcie wszystkie. Bo my gadamy. No właśnie, wy idźcie już. Po co dziewczynom każesz iść? Niech se gadają. A mogą się wynosić gdzie indziej. Weź nie bądź niemiły, okej? Okej, już durnio, no. Nie nazywaj ich durniem, człowieku! Co ja mam robić? Nie nazywać ich durniem, bo cię pobiję! Ja pierdzielę. Idę spać. I w ogóle ten głąb nie będzie tutaj przyszedł, bo już robię awanturę w samochodzie, że ojajaj, nie wiem co, dobra. Idę spać, już go nie słucham. Idę w kącie spać, bo w ogóle nie słucham tego debila, tego Fabiana, czy jak mu tam było. I będę spał tutaj w kącie. Nareszcie święty spokój, żeby nie było ani chwili spokoju, no. Co za debil, dobra, idę spać. Bo jak się okaże, że ten głąb przyjdzie, to się zdenerwuje, go pobije, no. Bo jeszcze miałem iść na seks z tym, z Laurą znowu. Jeszcze Fabian musi przyjść z tym, z innym tam życiem, ale dobra. Łapie! Czego znowu? Jak to czego, no? Ja pierdzielę. Znowu tu przyszła. Co? No? Co ty nie powiesz? Faktycznie przyszła, ale chyba nie widzę przez lusterko, bo muszę ten. No to idź oprzeć tę gównianą babę, bo nie będziemy się z niej nawackiem się na mózgi pozamieniać. Ja pierdolę. Ja pierdzielę, przepraszam. Bo jeszcze się okaże, że mnie usłysz. Kto? No a kto inny, no? Aż. No ty jak zawsze musisz się na wackiem z mózgiem się pozamieniać. No. Pa co robię? Sprzątam! Co ty robisz, chłopie? Przecież to nie tak się sprząta. Tak się sprząta. Ej no chłopie, co ty wyprawiasz? Przecież to nie tak miało być. Auć. No i widzisz co robisz? Spadłeś na łeb. No i co, że spadłem na głowę, to żebyś wiedział, to bym spadł i by mnie w ogóle nie było. O Boże, się ubrudziłem, ale dobra. Nie ubrudziłem się tak bardzo, ale... Dobra. Dobra, nara, bo musimy już iść na solo. Auć. No załóż, że spadł naprawdę. Wiesz, mnie już ty, Fabian, nie denerwuj, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Narka. Dziewczyny, nara. Nara. Jak coś, to my już idziemy. Nie idziemy, tylko gadamy. Widzą, nara.